Uciekałam. To znaczy uciekałam w tym sensie, że zaplanowałam sobie, że gdzieś pójdę, ale nie mówiąc matce. I wracałam. Zawsze mi się udawało trafić, wracać. I już wtedy i mnie, i ty się nie boisz, i mojej matce, i pani się nie boi tak puszczać dziecko samo. W czasie wojny miałam 10 lat, kiedy pierwszy raz pojechałam na szmugiel. Czyli pojechałam, zawiozłam na wieś 40 km odległą od Sosnowca. Zawiozłam sacharynę i świece. I za to dostałam pszenicy i jajka. Wracając przez las, zatrzymał mnie Niemiec, który właśnie takie osoby, szczególnie kobiety, przewożące żywność, zatrzymywali, rewidowali i zabierali. Pytam się po niemiecku, co ja tam mam. Odwróciłam się tyłem, a w plecaczku miałam właśnie w pszenicy jajka. I zajrzałam. Zamknął plecaczek, no i mówi, że mogę iść. A ja bardzo grzecznie, danke schön, auf Wiedersehen, zawrócił mnie i do pełna w tym plecaczku na to zboże położył mi jajek. A dlaczego jajka były w zbożu? No bo przewidywali na wsi, że właśnie może mnie żandarm spotkać i zabrać mi te jajka. Okazało się, że on mi jeszcze dodał jajek. Po tej pierwszej wyprawie samowolnej, gdzie bez wiedzy matki wzięłam pieniądze, zrobiłam zakupy i pojechałam, to już następne wyprawy były z wiedzą matki.